Już pod koniec stycznia przyszłego roku Siepraw stanie się najbardziej rozśpiewanym miejscem nie tylko w powiecie myślenickim, ale i całym regionie. Ósmy rok z rzędu zagoszczą tam bowiem uczestnicy ogólnopolskich warsztatów muzyki gospel przeprowadzanych z inicjatywy kierującej miejscową scholą Angelii Ewy Kapelskiej-Słysz. W organizację imprezy corocznie włącza się również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. W przyszłym roku będziemy obchodzić 15-lecie scholi Angelii i właśnie dzięki pani Ewy Kapelskiej-Słysz warsztaty gospel zawitały do Sieprawia. Współpracujemy też na stałe ze Stowarzyszeniem z Krakowa, Stowarzyszeniem Gospel. Jak co roku uczestnicy warsztatów będą pracować pod okiem światowej klasy instruktorów. I can't see you. Nic nie widzę. But I'm sure you look wonderful. Ale jestem pewien, że wspaniale Państwo wyglądają. To warsztaty dla instrumentalistów, które będzie prowadzić Howard Francis oraz warsztaty dla chórzystów, które będzie prowadzić Ruth Waldron oraz Geraldine Smith. 31 stycznia zaczynamy warsztaty, czyli w piątek. Tutaj pierwsi muszą przybyć instrumentaliści, którzy się muszą rozłożyć ze swoim sprzętem. I oni zaczynają pierwsi próbę, następnie próby rozpoczynają chórzyści od samego wieczora, więc pracujemy ciężko przez całe 3 dni, piątek, sobota, niedziela, po to, aby na koncercie finałowym wszystko było po prostu idealnie i aby oni tutaj świetnie się zaprezentowali. Próby są prowadzone dla wszystkich chórzystów równocześnie, podzieleni są na 4 głosy, soprany, alty, basy i tenory. I dla każdego głosu jest przygotowana specjalna tutaj linia melodyczna, której właśnie podczas prób się uczymy. Natomiast próby są oczywiście przeprowadzane razem dla wszystkich głosów. Warsztaty trwają kilka dni i od godzin porannych do wieczornych, także tutaj też liczy się taka wytrzymałość i możliwość skupienia. No oczywiście najlepiej, żeby już mieć doświadczenie w jakichś innych chórach, prawda? No i oczywiście umiejętności wokalne też się liczą. Śpiewamy muzykę gospel. Jest to muzyka, która niesie przede wszystkim radość, energię, ale też niesamowite przesłanie. Ważne jest to, co śpiewamy i to podkreślają instruktorzy każdemu uczestnikowi, aby myśleć o tym, co śpiewamy, bo chwalimy Boga przez swoją właśnie radość, energię i o to w tym chodzi. Warsztaty gospel to także spore przedsięwzięcie logistyczne, z którym organizatorzy radzą sobie jednak bez zarzutu. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu współpracuje z jednostkami oświatowymi na terenie gminy, czyli tutaj głównie jeżeli chodzi o gimnazjum i szkołę podstawową. I tutaj wspólnie z paniami dyrektorkami staramy się zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki. Także można u nas też zanocować, można oczywiście spokojnie też zjeść obiad, ponieważ działa stołówka. No wiadomo, są też osoby, które mieszkają w hotelach tutaj w okolicznych miejscowościach, czy też u nas. I spokojnie, nie jest to aż taka duża odległość, można też na te wyznaczone godziny warsztatów i prób przyjechać. Jeżeli chodzi o warsztaty dla instrumentalistów, to tutaj jest 10 miejsc, natomiast jeżeli chodzi o warsztaty dla chórzystów, to tutaj praktycznie ta liczba nie jest tak stricte ograniczona. Jeżeli chodzi o terminy, to dla chórzystów jest to do połowy stycznia, natomiast dla instrumentalistów do połowy grudnia. Można się zapisać przez stronę internetową. Warsztaty posiadają własną stronę internetową www.siepraw.gospel.com.pl. Tam można pobrać wzór wniosku aplikacyjnego i wysłać go na podany poniżej mail. Tradycyjnie zwieńczeniem trzydniowej pracy jest koncert z udziałem wszystkich uczestników warsztatów. Finał ósmych warsztatów gospel w Sieprawiu zaplanowano na niedzielę 2 lutego 2014 roku. Koncert finałowy kończy warsztaty, kończy te 3 dni ciężkiej pracy. Te próby, które się odbywają, to oczywiście, tak jak powiedziałam, ciężka praca, ale przede wszystkim radość. Radość, którą tutaj uczestnicy i instruktorzy pokazują i przekazują również później podczas koncertu finałowego publiczności. To niesamowita energia, którą widać i ta pasja, którą wkłada każdy uczestnik w to, co robi, owocuje na koncercie finałowym. Złączymy siły instrumentalistów i chórzystów podczas właśnie tego jednego wydarzenia, tego najważniejszego, czyli koncertu finałowego. Na koncert finałowy zapraszamy oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Koncert nie jest biletowany, wstęp jest wolny, a podczas koncertu, który jest oczywiście charytatywny, zbieramy pieniądze na potrzebujące osoby. Co roku pomagamy jednej wybranej osobie. I zbawienie swe my wygramy, o, bo ty wygrałeś już. O, ulecz, a będę zdrów i zbaw mnie, by wiecznie żyć mógł, powie chodź i cześć, tobie cześć. Oh,
możesz odzobniać, aż po mój kres to wychodź i czekaj.